Około roku czasu temu w Dobrzykowicach doszło do śmiertelnego wypadku. Zginął Paweł w tragicznym wypadku samochodowym. Prokuratura sprawę umorzyła i właściwie obciążyła Pawła całą odpowiedzialnością za ten wypadek. Kierowca został tutaj uwolniony od wszelkiej odpowiedzialności. Rodzina pisała do prokuratury, robiła prywatne ekspertyzy. Sprawa ostatecznie znalazła się w sądzie rejonowym w Oławie. Dzisiaj sąd powrócił sprawę do prokuratury. Rozmawiam z mamą zabitego Pawła. To przełom w tej sprawie? Tak. Moim zdaniem to światełko w tunelu, które dostaliśmy od sędziego. Zamówiła pani prywatną ekspertyzę zrobioną przez biegłego rzeczoznawcę. Proszę powiedzieć, tam było bardzo wiele rzeczy wypunktowanych, tak? Tak, no tak naprawdę mój prywatna ekspertyza pokazała, jakie były niedociągnięcia, na co nie zwrócili uwagę panowie policjanci, prokuratura. Tak naprawdę dał im wypisane rzeczy, które powinni sprawdzić, a nie zrobili tego. Przypomnijmy, bo miałem możliwość zapoznania się z tą dokumentacją, że na przykład był ślad na poboczu pozostawiony przez auto i nie wiadomo było, do kogo ten ślad należy, bo nie został ten ślad ani opisany przez policję, ani nie został przypisany do żadnego samochodu. Ale też były problemy ze zdjęciami, proszę powiedzieć, odnośnie zdjęć, o które wystąpiliście do prokuratury. Przyjechałam do sądu, chciałam zrobić sobie kopię zdjęć, bo potrzebowaliśmy właśnie dla prywatnej opinii, natomiast włożyłam płytę do laptopa, a na płycie nic nie było. No, nie da rady było otworzyć. Moim zdaniem była pusta płyta. Nie wiadomo, dlaczego tak było. Jeszcze tam było bardzo, w ogóle wiele kwestii poruszonych w tym piśmie, ale może nie o tym mowa. Sprawę prowadziła pani prokurator z Oławy, prokuratury rejonowej, pani Rosińska. Czy ta osoba jest dla pani wiarygodna i czy powinna dalej prowadzić tę sprawę? No nie, będziemy wnioskować o zmianę pani prokurator, bo moim zdaniem nie będzie obiektywna dalej. Będziemy tę sprawę śledzić, no i przedstawiać. Bardzo tragiczna sprawa, bardzo tragiczne wydarzenie, wiele łez. No i przede wszystkim, proszę Państwa, taka prewencja. Ten program nie tylko ma na celu przypilnowanie przez opinię publiczną, żeby prawo znaczyło prawo, ale ma też pokazać ogromny dramat z jednej strony mamy, a z drugiej strony pokazać, jak bardzo trzeba być odpowiedzialnym na drodze, kiedy podejmuje się różne decyzje. Dziękuję za rozmowę i będziemy się w sprawie przyglądać. Dziękuję.